Witam Was w mojej małej kuchni. Dzisiaj w opokoza mój kolejny tort Elza. Ja już kiedyś robiłam, ale zaś to jest tak na zamówienie. Z kremem truskawkowo, śmietankowo i mascarpone. I tak, biczko się już upiekła, to może na boku. Teraz się zrobimy krem. Tu mu 500 g truskawek, one były odmrożone. Zmiksowała się je i przecza się przez sitko, żeby nie było pestek. No, zblendować, zmiksować, tak na bardzo drobno. Tak to wygląda. I teraz tak, ubija się do miski 800 ml śmietany kremówki. Bardzo, bardzo zimno musi być. Te zmiksowane truskawki albo pozimki i kilogram serka mascarpone. I trochę kremu zostało pod ten, ale to tak se pod ten deser zrobiła. Do tego dach prawie całą paczkę cukru pudru 250 g, bo tu dach trochę zostawiła, a potem jeszcze da w sumie te wszystko. Czyli 250 g pudru cukru. Zaczyna to ubijać i do tego dom 5 paczuszek śmietany fiksu. Tu są śmietane fiksy po 7 g. Nie wiem jak w Polsce są. Musicie patrzeć na ile jedna śmietan fiks je na ile śmietany, na ile mililitrów. Tak, to się ubiła. Podzieliła się na dwa, żeby mi to szybko wychłodziło, bo tamten krem się do lodówki, w tym co je w duże miejsce, a w tym małe bana teraz smarować. Zużyjam do tego tortu na między spody. I tak, biszkop się upiekł 26 cm. Jak biszkop upiec, zalinkuję w opisie. Przeciąga się ten biszkop na 3, dała się na taką podkładkę do tortów i podłożyła się papier. To jest papier do pieczenia, przy cienach się podłożyła, żeby mi to nie było brudne potem, żeby się nie zbrudziła za bardzo tego. I do nasączenia się wrzona cytrynowa herbata, to jest rozpuszczalną. Tu posmaruję drzemem o smaku owoców leśnych, nie o smaku, to jest czym z owoców leśnych, taki kwaskowaty. Na tym pierwszy dół posmaruję, już miałam resztki, tak mi się wydaje, byście mieli, potrzebowalibyście gdzieś tak 4 duże łyżki na ten jeden spód. No, także ja na ten jeden spód posmarowałam, bo mnie to i tak reszta dżemu było. I tu teraz nałożymy dużo kremu, no dużo warstwa kremu, nie żeby tak było cienko, no żeby było tak fajnie grubi, żeby po tym przykrojeniu było fajnie ten krem czuć. Mój biszkop jest tu kruchy, jak żeście zauważyli, się bardzo kruszy, bo piekła go w ten sam dzień, znaczy pora godzin przed tym, zanim zabrała się do roboty. No, potem dom, jak już nałożycie pierwszą warstwę kremu, domy drugi biszkop i nasączymy go trochę i potem zaś przyjdzie kolejna warstwa kremu. Jezus Maryja. Jakby ten krem był za mało słodki, to wmieszycie się ta troszkę cukru jeszcze. No, potem przyjdzie ostatni spód. I jak możecie, ten krem posmaruję teraz dookoła, cienko i do na 30 minut do lodówki, może nawet na godzinę. I jak byście tu widzieli, mój krem tu był trochę za płynny, także ja do tej reszty to włożyłam ten krem do lodówki, ten tort do lodówki, a do reszty kremu jeszcze dach 5 śmietanów fiksów. Jeszcze raz to ubiłam i dach 5 śmietanów fiksów i godzina tak trzymałam w lodówce, żeby się to fajnie wychłodziło, żeby mi się to fest robiło. I po tej pół godziny, jak ten torcie wychłodził, posmarowałam już tym drugim kremem, znaczy tym stabilniejszym. Tak. A w razie, jakby jeszcze był za płynny, to dejcie troszkę syrka. No i oczywiście trzeba to dobrze wychłodzić, bardzo, bardzo dobrze, 2 godziny nawet, żeby ten krem był taki zimny, nie był taki za bardzo płynny. I tu dach na to opłatek. Właśnie bardzo dobrze, znaczy dobrze by było, żeby ten krem był zimny i taki jakby twardy, jak dotkniecie palcem, żeby nic się tam nie kleiło. No troszkę się może kleić, ale nic, nie dużo. To możecie już położyć opłatek. Ja opłatek mam z internetu.
sobie kupiła i tu dała chce kremu do worka z taką małą gwiazdką, czy średnią gwiazdką, teraz nie pamiętam już. I se tu robię właśnie te warkocze. Ten krem jest trochę nie biały, u niej trochę taki różowy z tego kremu, znaczy z tych truskawek, ale jest fajnie też wyglądał. No. Tu reszta kremu się zafarbowała na niebiesko, na taki błękitny kolor. Zaś się tu zmieniła ta końcówka i szprycuję takie, no nie wiem, gwiazdki, kwiatuszki. Tak się cały tor zrobiła dookoła i potem trochę jeszcze te włosy, ten warkocz się udekoruje takimi, tym samym sposobem, ale będziecie zaraz wiedzieć. O, tu. Tak, i teraz zmieniłam tu końcówkę, dała się taką dużą gwiazdka i tu będę teraz robić, no to nie są róże, takie tam dekoracje dookoła. Potem to posypiam brokatem jadalnym oczywiście do ciast i przy ozdobie jadalnymi kulkoma srebrnymi. Ktoś mi to napisał, że je kupią, że nie ma kulek jedzących, jadalnych, srebrnych. Także dziecko nie miało pojęcia i mnie wyzywał. Także są jadalne kulki. No, tak sobie to przyozdobiła. I ten tort był u mnie przez całą noc w lodówce. I no, z tym opłatkiem się nic nie stało. Pomimo, że ten krem był śmietankowy, mascarpone, nic się nie stało. Może jakby była samo śmietana, to by się coś stało. Może był za bardzo wilgotny, ale że tam jeszcze tu mascarpone był, to się tam nic nie stało. Troszkę tam był może ciemniejszy od tej farby, od wilgoci, ale tak nic się nie stało. Okej, to by było na tyle. Przeciąć go nie mogę, bo był na zamówienie. No, ale bardzo smakowo. Dobra, myślę, że Wam się podobało i do następnego razu. Cześć!